Ortega ma wiele tatuaży, m.in. na nadgarstku, karku i palcach. Każdy z nich ma dla niej osobiste znaczenie. W wolnym czasie Jenna Ortega lubi spędzać czas ze swoimi psami i podróżować. W 2021 roku aktorka dołączyła do obsady filmu Scream, który jest kontynuacją kultowej serii horrorów. Ortega lubi modę i często pojawia się na czerwonym dywanie w niekonwencjonalnych, ale stylowych strojach. W wywiadzie dla magazynu Teen Vogue powiedziała, że lubi eksperymentować z modą i że jest to dla niej sposób na wyrażanie siebie. Ortega jest związana z marką mody Savage X Fenty, założoną przez Rihannę, i pojawiła się w kilku kampaniach reklamowych marki. W 2020 roku Ortega zaczęła pracować nad swoim własnym projektem filmowym, który ma być reżyserowany przez nią samą. Projekt ma skupiać się na doświadczeniach młodych ludzi i ich walkach w obliczu trudnych sytuacji. Jenna Ortega jest bardzo blisko związana ze swoją rodziną. W 2017 roku opublikowała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z mamą i sześciorgiem rodzeństwa z okazji Dnia Matki. W wolnym czasie Ortega lubi malować obrazy i tworzyć rysunki. Na swoim koncie na Instagramie często publikuje swoje prace. Jenna Ortega jest biegle dwujęzyczna. Mówi po hiszpańsku i angielsku, co pozwala jej na łatwiejsze porozumiewanie się z fanami z różnych części świata. W 2021 roku Ortega pojawiła się w serialu You w roli Mariany Acosty, młodej kobiety, która zostaje porwana przez głównego bohatera. Ortega była jednym z kluczowych członków obsady w trzecim sezonie serialu. Jenna jest też bardzo zaangażowana w kwestie związane z ochroną praw zwierząt. W 2021 roku poświęciła wiele czasu i wysiłku na rzecz walki o uwolnienie słoni z cyrków i zoologicznych parków. Ortega jest również aktywna na polu działalności społecznej i angażuje się w różne organizacje, takie jak Black Lives Matter czy March for Our Lives. Ortega jest otwartą osobą, która nie boi się mówić o swoim doświadczeniu z chorobą psychiczną. W 2020 roku opublikowała na swoim koncie na Instagramie post, w którym opisała swoją walkę z nerwicą. Ortega jest zwolenniczką równości małżeńskiej i popiera ruch LGBT. W wywiadzie udzielonym magazynowi The Advocate w 2019 roku powiedziała: "Jestem bardzo dumna, że jestem częścią społeczności LGBT i że mogę być rzecznikiem dla tych, którzy nie mają głosu". Ortega rozpoczęła swoją karierę aktorską w wieku 9 lat. Pierwsze kroki stawiała na małym ekranie, biorąc udział w reklamach i kampaniach reklamowych. Jenna Ortega pochodzi z rodziny o meksykańskich korzeniach. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, jak ważne dla niej są jej korzenie i jak wiele znaczą dla niej jej meksykańskie tradycje.